Właśnie przyszła paczka, słuchajcie, z Wege koszyka. Wygląda tak, jeszcze jest zapakowana. I pomyślałam, że nagram dla Was filmik. Od razu mówię, że paczkę zamówiłam bodajże w środę, dzisiaj mamy wtorek, także dosyć długo czekam. Na ogół czekam 2 dni. Tym razem się zeszło, ale skorzystałam z darmowej przesyłki, więc sądzę, że to po prostu była wina tego, że bardzo dużo ludzi zamawiało w tym czasie. I dlatego tyle musiałam czekać. Także zabieram się za otwieranie. Dobra. Teraz taśmy. I tak mniej więcej zobaczycie, co sobie zamówiłam. Czego u mnie niestety nie można dostać normalnie. Dobra, rzucam sobie to na kolana. I zaczynam od kiełbasek wegańskich. To są takie a la białe kiełbaski. Wegańskie właśnie. Bodajże z polsoi, są z soi, bywa, mini zo, czyli ciasteczka, co my tu jeszcze mamy, to są falafale, to pierwszy raz zamawiałam, także nawet nie wiem jak to smakuje, kiełbaski już kiedyś jadłam i wiem, że są dobre, tego jeszcze nie, zobaczymy, to pewnie będzie na jakiś obiad, co my tu jeszcze mamy. Budyń, nie wiem czy widzieliście budyń, wrzucałam zdjęcie na Instagrama, jak sobie zrobiłam budyń, teraz kupiłam sobie jeszcze jeden właśnie wegański budyń. Z budyniem jest taki problem, że na ogół w składzie one mają mleko, także niestety trzeba posiłkować się tymi z wegańskich sklepów. Kolejna rzecz to jest ciecierzyca brązowa, nie wiem, nigdy takiej nie jadłam, także pomyślałam, że fajnie będzie spróbować czegoś innego. Sery. Sery kupiłam 3, idą święta. Jeden jest wędzony, drugi jest mój ulubiony, to jest ziołowy, a trzeci to jest o smaku pizzy, także to będzie na święta pewnie. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest syrop kukurydziany. Co my tu jeszcze mamy? To jest coś dziwnego. Widziałam to właśnie na ich stronie, ale nie wiem, dokładnie Wam nie powiem, nigdy tego wcześniej nie jadłam. To jest imbir taki do rzucia czy coś takiego. Nie wiem, czy mieliście coś do czynienia z tym produktem. Ok, kolejna rzecz to jest bardzo, bardzo mała herbatka. I to jest pomarańcza i mango. Kolejne to są 2 tempehy. Jeden jest smażony, drugi jest naturalny. Bardzo lubię. Też sojowe, przykro mi. No i to jest oczywiście osławiony krem czekoladowy, który też bardzo chciałabym spróbować. Tu mamy coś, co niestety się wylało i to jest... Spróbuję Wam pokazać. O, to jest deserek. Kurczę. To jest deserek Really i to jest bodajże malinowy. Pachnie malinami. Trochę się wylał, ale no cóż, nic nie poradzę. Kupiłam sobie poza tym 2 zupki, tak zwane zupki chińskie, które właśnie też są wegańskie. To są bodajże czeskie zupki, takie gotowe, czyli przyprawy i makaron. Jedno tofu, bo tofu ogólnie mam dostępne w sklepie. Ciastka, których wcześniej nie jadłam, to znaczy jadłam z tej firmy, ale inny smak. Teraz sobie też wzięłam inny i te są imbirowe. Zobaczymy. I coś, czego bardzo, bardzo mi brakowało, ponieważ nie znalazłam normalnie w żadnym markecie, ani sklepie, żadnej granoli, ani niczego takiego. Poza płatkami kukurydzianymi zwykłymi, które są właśnie bezśladowych ilości mleka, to nie znalazłam żadnych takich płatków właśnie do mleka tego typu, więc pomyślałam, że zakupię sobie te ze strony właśnie tego koszyka. I to by było na tyle. Cała paczka
będzie co jeść, to nie jest tylko to, co je jem. Oczywiście zjadam masę owoców i warzyw innych też. Także tylko chciałam wam pokazać, co w tej paczce przyszło. Pudełko już jest puste, trochę się uwaliło. No ale jogurt się wydał, nic nie poradzę. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś może się przyda ten filmik. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!